Witajcie. Komisja Europejska chce wpuścić na unijne drogi pojazdy z dopuszczalną masą całkowitą sięgającą 44, a nawet 48 ton. Brzmi dobrze, prawda? Problem w tym, że w ostatecznym rozrachunku nie dotyczy to wszystkich pojazdów ciężarowych, ale ich bardzo specyficznej i mało powszechnej części. To jednak nie wszystkie propozycje dotyczące zmiany dyrektywy 96 przez 53 przez BUE, bo urzędnicy Unii w swoim projekcie Chcą zezwolić jeszcze na przykład na zwiększenie długości autotransporterów. Wprowadzono też nową definicję tak europejskiego systemu modułowego, w skrócie EMS. Co to jest ten EMS i czy tak zwane gigalinery faktycznie niebawem wejdą do powszechnego użycia w Unii Europejskiej? Na te i kilka innych pytań postaramy się dzisiaj udzielić odpowiedzi. Ale zanim to zrobimy, pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. Z góry dziękuję i zapraszam na C. +E. Jedziemy z tematem! Zacznijmy od podstaw. Dyrektywa 96 przez 53 przez WE dotyczy maksymalnych, dopuszczalnych wymiarów i mas pojazdów drogowych w ruchu międzynarodowym i krajowym na terytorium Unii Europejskiej. Jej celem jest m.in. ujednolicenie przepisów w tym zakresie. Komisja Europejska majstruje właśnie przy jej zapisach i niedawno zaprezentowała swoje pomysły na ten temat. Trzeba przyznać, że są nieco kontrowersyjne. Pierwszą rzeczą, na którą zwracają uwagę eksperci, jest wprowadzenie pojęcia Europejskiego Systemu Modułowego, czyli EMS. Co to jest? Okazuje się, że to po prostu nowa nazwa dla Gigalinera czy LHV. Chodzi o pojazd lub zespół pojazdów z dwiema lub nawet trzema naczepami albo przyczepami, który jako całość może przekraczać określone dyrektywą DMC oraz długość. Jednocześnie każdy z jego składników z osobna, pojazd silnikowy, naczepa czy przyczepa nie mogą przekraczać tych dopuszczalnych wartości. Czyli pierwsza i najważniejsza zmiana to wprowadzenie nowego pojęcia dla zjawiska, które już od dawna ma swoją nazwę. Zaczyna się nieźle, ale poczekajcie, bo będzie jeszcze lepiej. Propozycja Komisji Europejskiej w sprawie gigalinerów, czy jak oni chcą, EMS-ów, jest dość interesująca, bo takie większe i cięższe pojazdy będą mogły zostać dopuszczone do prowadzenia przewozów drogowych, na przykład na terenie Polski. Ale nasz kraj musi w tym celu spełnić szereg warunków. Przede wszystkim każde państwo członkowskie musi w sposób przejrzysty i łatwo dostępny poinformować opinię publiczną o dopuszczalnych masach i długościach tych EMS-ów. Trzeba też zaprezentować wykaz dróg, którymi te większe zestawy będą się mogły przemieszczać. Po drugie, te drogi, po których EMS-y będą mogły jeździć, muszą być połączone z takimi samymi drogami w państwach sąsiadujących. Po prostu musi być umożliwiony przejazd gigalinerem z jednego kraju Unii do drugiego. Po trzecie, każdy kraj, który chce powszechnego użycia gigalinerów w międzynarodowym transporcie drogowym, musi monitorować ich wpływ na bezpieczeństwo, środowisko naturalne czy infrastrukturę. Dopiero po spełnieniu tych trzech warunków można wprowadzać europejski system modułowy w danym kraju członkowskim dla pojazdów spalinowych. Tu jest jeszcze jedna kwestia, bo jeśli na przykład Niemcy zgodzą się na EMS-y na swoim terytorium, to ta zgoda musi obejmować nie tylko transport krajowy, ale także międzynarodowy, więc gigalinery z Polski będą mogły tam wjechać, o ile zmieszczą się w ustalonej przez Niemców normie. Czyli gigalinery, zgodnie z proponowanymi przepisami, mogłyby przemieszczać się wyznaczonymi trasami w transporcie międzynarodowym bez przeszkód, ale tylko po państwach, które dopuszczą powiększony tonaż lub długość zestawu. Więc to taka trochę zachęta dla krajów członkowskich, by te dopuszczalne wartości graniczne zwiększać. Przykładowo w Polsce trzeba byłoby to zmienić, bo obecnie na przykład limit DMC mamy na poziomie 40 ton, ale o tym dobrze wiecie. Kiedy te propozycje będą mogły wejść w życie? Eksperci organizacji Transport Logistyka Polska szacują, że za około 3 lata, bo przepisy będą jeszcze procedowane, wymagają też zatwierdzenia Parlamentu Europejskiego i pewnie jeszcze wielu innych formalności. I super! Gigalinery w Europie będą powszechne, tylko tutaj czai się jedno wielkie ale. Ale jest oczywiście bardzo duże nakierowanie tych proponowanych przepisów na zeroemisyjne pojazdy ciężarowe. Tak, dobrze rozumiecie. MSy gigalinery czy LHV będą mogły z powodzeniem funkcjonować w przyszłości Unii Europejskiej, o ile będą napędzane elektrycznością pochodzącą z baterii albo ogniwa wodorowego. No i tutaj cały czar pryska. Kluczem jest data graniczna. 31 grudnia 2034 roku. Do tego czasu ma obowiązywać część przepisów, które odnoszą się do gigalinerów czy EMS-ów stworzonych z użyciem pojazdów spalinowych. Po tej dacie zadanie ciągnięcia wielu ton ładunków w olbrzymich zestawach ciężarowych mają przejąć elektryki. Ale zgodnie z propozycją komisji dodatkowe ułatwienia czy ulgi w obszarze DMC i wymiarów dla elektrycznych ciężarówek będą obowiązywały już wcześniej. Projekt zakłada bowiem, że DMC dla pojazdów elektrycznych będzie z urzędu zwiększone o 4 tony w porównaniu do reszty ciężarówek. Czyli w przypadku tradycyjnych pojazdów członowych DMC będzie wynosiło 44 tony. Natomiast w transporcie intermodalnym wykonywanym z użyciem np. trzyosiowych elektryków będzie to już 48 ton. I, jeśli dobrze zrozumiałem propozycję komisji, to jest odgórne zalecenie dla wszystkich krajów Unii. Czyli elektryki będą mogły ważyć więcej bez względu na obowiązujące obecnie ograniczenia w poszczególnych krajach członkowskich. Tutaj warto dodać, że Komisja wprowadziła jeszcze pojęcie pojazdów na paliwa alternatywne. W ich przypadku zaproponowano zwiększenie DMC o jedną tonę. No i teraz pytanie: dlaczego Komisja Europejska nie wprowadzi odgórnego zwiększenia dopuszczalnych parametrów granicznych dla wszystkich pojazdów ciężarowych bez względu na rodzaj paliwa? Pozostawię je bez odpowiedzi. Dobrą stroną tych przepisów jest fakt, że są na razie tylko propozycją, więc będą trwały nad nimi prace i konsultacje. Co z nich wyniknie? Czas pokaże. Warto jednak mieć świadomość, jakie zmiany mogą czekać naszą branżę w tym kontekście. Chcielibyście jeździć gigalinerami? Dajcie znać w komentarzach. Na koniec dodam, że w proponowanych przepisach mowa jeszcze np. o dopuszczeniu zwiększenia długości autotransporterów do 20 m i 75 centymetrów, jeśli te będą miały autoryzowane podpory dla przewożonego ładunku. Dodatkowo w transporcie kontenerów 45 stopowych będzie można przekroczyć maksymalną długość zestawu o 15 cm, a w przypadku kontenerów high cube wysokość zestawu będzie mogła sięgać 4 m i 30 cm. To też są istotne propozycje zmian, o których warto wspomnieć. No i co? Jak Wam się podoba kierunek zmian w unijnym transporcie drogowym? Coś czuję, że zdania będą podzielone. Dzięki za dzisiaj i życzę szerokości z C. +E. Do zobaczenia.